I nie, kochana to nie jest zwrot, że kocham Grażynę, bo kocham moją wspaniałą dziewczynę. Ale wiecie, to się tak często mówiło, jak nie wiem, ktoś był za bardzo nabuzowany negatywną energią, to się mówiło, że o, kochana, uspokój się. Świat nie jest tylko dla ciebie. W sensie, że nie jesteś pępkiem świata. Widzicie, kurde, chciał mnie pocisnąć. Chciałeś wydymać Freda, Fred wydymał cię. No w tym wypadku to Daniel cię wydymał. 52, już mamy połowę. Dusz. Runa chaosu. Czerwona runa to runa chaosu, zapamiętajcie, moi drodzy, ponieważ runy będą na tegorocznej maturze i musicie jakby znać to i zdać to wszystko perfekcyjnie, bez żadnego zająknięcia. A wiecie co? A ja zrobię coś takiego. Pyk! O nie! Nie przemyślałem tego, że to był smog. Faktycznie tutaj smog jest jeszcze. Zapomniałem o tym. Ale mamonę to chcę wziąć. Mamona się przyda. Au! Tak, to pole jest bardzo zdradzieckie. Od razu, jak sami zresztą zauważyliście. Przejdźmy sobie tutaj. A, i tutaj będziemy mieli fajną zgadywankę. Znaczy, ja wiem, o co tutaj mniej więcej chodzi. Ale no. Ale potrzebujemy pewnej rzeczy. Będziemy musieli tutaj dać jedną rzecz, która pozwoli, że to coś będzie mogło ruszyć. A, mamy tutaj copper shield. Nie mamy tego chyba jeszcze, nie? A nie, bo tutaj mogę ręką co jedynie ten. No, nie mamy tego. Będziemy musieli to potem znaleźć, ale mam już przy okazji sobie przygotowane, więc czemu by nie? I nie powiem, że nie Grażyna, ale już zaczynasz mnie denerwować, chyba że to był Romek. W sumie wściekły Romek. Zupa Romana! Okej. Nie wiem, czy tam ktoś coś przemawiał, ponieważ ja mam gierkę wyciszoną, ale pamiętam jakby soundtrack z pamięci, więc dlatego też mówię, że często się wyciszam, dlatego że soundtrack tutaj jest bardzo piękny. Zresztą ja w ogóle przed odpaleniem nagrywania sobie trochę przesłuchałem soundtracku. Więc jestem jakby co na to przygotowany. Przygotowany przez duże P. Wow! Wow, wow, wow. Nie tutaj. Teraz musimy sobie... Kurde no, przestańcie mnie atakować. Dajcie mi w ogóle dojść do słowa. Wy... Mongoły jedne. Mokosy. Teraz musimy przejść tędy, przez taki powiedzmy tor przeszkód. Dobra, tu muszę przyznać, że jednak za dzieciaka ten poziom pod tym względem sprawiał mi problem. W sensie ta sekcja, ale... Jak widzicie, nie jest ona jakoś super trudna. Wystarczy po prostu tak logicznie podejść do tego i jest wszystko git. Wystarczy po prostu się nie śpieszyć i będzie wszystko po waszej myśli. Kurde, zapomniałem się ogolić. Tak teraz patrzę, że wąs mi tutaj odrósł, bo ja bardzo wąsów nie lubię. Lubię mieć brodę, ale wąsy to jest dla mnie mech. Ale pro akcja, ani razu nie oberwałem. To było dopiero pro. Wow, ow. No tutaj przyznam, że był rush. I teraz musimy wrócić z powrotem do tego, wiecie, pomieszczenia, gdzie jest ta maszyna. Więc ponownie ze dwóch. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. I teraz tak. Podchodzimy sobie tutaj. I proszę bardzo. To w ogóle... To tak śmiesznie wygląda ta maszyna, muszę przyznać. I teraz ona nam otworzyła drogę do kielicha. I do przy okazji butelki. Już piątej, mamy 5 butelek. 5 butelek ze zdrowiem. Przyznam naprawdę, że idzie nam super. Ta sesja naprawdę idzie bardzo fajnie, bardzo przyjemnie mi się komentuje i jestem wręcz bardzo zadowolony.
Kurde, kto do mnie dzwoni? Wow, pozdrawiam moją dziewczynę. Bo zadzwoniła do mnie. No i lecimy ze skoksem dalej. Dobra, kurde, wiecie co, ja sobie usiądę tak, bo będzie w sumie wygodniej. Teraz spróbujmy sobie skompletować te całe 100% w kielichu. 94, czyli jeszcze muszę przynajmniej trzech takich uwalić. Oho, tutaj widzę, że już jeden leci ze mną. W tango chce ze mną polecieć. Nie tym razem, ziomek, nie tym razem. Jest jeszcze jeden, dobra, super. Będzie kielich. Będzie kieliszek. Kieliszek będzie nasz. Więc wracamy i teraz myślę, że możemy już bezproblemowo udać się na samiuteńki koniec poziomu. Bo to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten poziom. Dobra, jesteśmy teraz tutaj i lecimy tędy. No, i tu już mamy zakończenie poziomiku. Super, świetnie. Bardzo się cieszę. Jestem zadowolony wręcz. Nie masz nam nic ciekawego do powiedzenia? To już chyba on mówił, z tego co pamiętam. No, więc jak nie ma nic ciekawego, to niech lepiej się nie odzywa. O, teraz u kogoś takiego mamy. Fortescue, you jawless arrow magnet. What are you doing back here? What? Call me Mr. Woden the Mighty. How I pity the people of Gallowmere, that their fate should once again be in the hands of a chump like you. Still, I suppose it's not fair to take it out on them. Take my sword, and do try not to stab yourself in the foot. You know, I've always had my doubts about you, Fortescue. You're just not carved from hero material. Okej. Uuuuhuhuhu. Patrzcie, mamy już lepszy mieczyk. Uhu. Nice. Świetnie. Możemy opuścić to miejsce. 5 kieliszków. Myślę, że sobie tak jeszcze z dwie plansze przejdziemy i będzie koniec sesji, bo myślę, że i tak jest sporo jak na taką pierwszą rozgrywkę. Zobaczymy, na ile podzielę odcinki, bo może być tak, że będą to odcinki po pół godziny i wtedy seria będzie dosyć szybko szła. Więc teraz tak, tutaj mamy Pumpkin Gorge, a u góry? Kurde, widzicie? I to jest najgorzej, bo tutaj D-padem trzeba jakoś tak wycelować, o właśnie tak. Sleeping Village. Myślę, że pójdziemy sobie najpierw na Pumpkin Gorge. I potem zrobimy sobie jeszcze jednego bosika. Pumpkin Gorge, to jest też mój ulubiony poziom. W ogóle mam dużo tutaj ulubionych poziomów. Chyba był tylko jeden, którego nie lubiłem. Tak szczerze. Dobra. Lecim. Mamy niebieską runę, super. Oj, mamy teraz naszych dyniogłowych. Tak, to są nasi nowi przeciwnicy. Dyniogłowi. Kurde. Nie wiem, czemu mi się zmieniło na ten, ale spoko. Trzeba będzie sobie jakoś dać radę z tymi pnączami. Nie wiem jak, ale damy radę. Oj, tutaj musimy zmienić z powrotem na młot albo właśnie na maczugę. Ja bardziej preferuję młot, ale są osoby, co lubią maczugę, więc jakby nie mnie to oceniać. Tutaj mamy właśnie naszą niebieską runkę, która była nam bardzo potrzebna, ale już wszystko fajnie, sprawnie poszło. O, jest nasze ten.
Te w ogóle wybuchające dynie. Ciekawy aspekt. Potrzebujemy runy chaosu, która zapewne jest tutaj gdzieś. O ty se, uważaj kurde, cwaniaku jeden. O, i teraz musimy zrobić coś takiego, musimy tutaj w ogóle przebiec tak wokół. No dawaj, biegnij. Widzicie? Nice one, udało się. Podniosło się to tak wysoko, że już możemy... Mogliśmy sobie wziąć naszą czerwoną runkę i... iść dalej. Kurde, przepraszam najmocniej, beknęło mi się. Tak to już jest, jak się pije gazowane. A potrzebowałem coś do picia w sumie. No, niby mam wodę też, no ale... No. Ale no. Wiecie, jak to jest. Po gazowanym są lepsze odpały. No. Dobra, uważajmy tutaj na wybuchające dynie, bo ja nie chcę mieć bezpośredniej konfrontacji z nimi, tym bardziej, że zależy mi jak na jak największym HP w tej gierce, w tej giercuni. No i co? Pokonamy sobie ten poziom, przejdziemy sobie następnego bossa, bo następny poziom to będzie walka z kolejnym bossem i potem zakończymy sobie sesję i od następnej sesji lecimy dalej z poziomikami. Mówię, ta seria nie będzie jakoś super długa. Myślę, że tak w max 10 odcinków się wyrobimy. Może mniej trochę, ale zobaczymy. Dam jeszcze głosowanko na kanale, czy ludzie chcą jakby takie półgodzinne odcinki z Medieval, czy chcą krótkie. Mi się wydaje, że lepiej się ogląda trochę dłuższe odcinki, ale wiecie, ja to ja. Ja mogę dużo rzeczy takich gadać. A to jednak jest wasza decyzja. I na pewno wejdę sobie na stronę usen64.net, ponieważ chcę sobie poszukać trochę informacji na temat Medieval, czy ma jakieś wykasowane rzeczy, czy nie. Może coś jest, o czym ja nie wiem. I sam przy okazji jakby będę miał mini doświadczonko. Potrzebujemy runy ziemi, a nie mamy tutaj runy ziemi, więc exploring, moi drodzy, exploring. Przyda się exploring tutaj. Ale chyba dało się tutaj gdzieś dostać jeszcze. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tutaj jakbyśmy sobie poszli właśnie tędy, to gdzieś tutaj możemy za pomocą tego grzybka się dostać. Tak, możemy tędy polecić. Właśnie. Przypomniałem sobie. Widzicie? Warto czasami jakby obserwować bardziej poziom. W sensie, że tak jakby patrzeć... Kurde, nie wiem jakby to wam wytłumaczyć. Po prostu, żeby na ten poziom... No, lepiej zwracać uwagę na takie rzeczy. To chciałem powiedzieć. Nie wiedziałem, jak to w słowa ładnie ubrać. Mamy Silver Shield, czyli naszą tarczę srebrną. Teraz zbijamy w dół i możemy pójść dalej z poziomikiem. A potem trzeba będzie się wrócić, jak osiągniemy 100%, żeby, wiecie, po kielich wrócić. Bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo jakby ważna rzecz w tej gierce. Dobra, gdzie tu było to przejście przez grzybki? Ono chyba było gdzieś tutaj. Nie, to nie było tu. To było... Tu, to też nie tutaj. To było tutaj chyba. Tak, to było tutaj. Trzeba było na spokojnie pomyśleć, przemyśleć swoją decyzję. Lajtowo, moi drodzy, lajtowo. Tak, musiałem aż sprawdzić, czy głos się nagrywa, bo ja czasami... Kiedyś miałem w ogóle taką smutną przypadłość, że wydawało mi się, że nagrywam, po czym okazało się, że nie nagrywało się, bo przypadkowo wyciszyłem i takie, kurde, no
fajnie komentuje i trzeba wszystko od zera, nie? To jest najgorsze, co może się wydarzyć. Serio. Tutaj musimy unicestwić w ogóle te pnącza i tych oto właśnie dyniogłowych. Bo jak ich nie unicestwimy, to będzie jakby problem, dlatego że no wiecie. Wiecie jak to jest. Runy nie zdobędziemy. Ale już widzę, że tutaj to pnącze się w ogóle zaczyna poddawać, więc jak zdobędziemy, to w ogóle to wszystko się tutaj uspokoi i będzie subcio. Bo widać, że ta platforma coraz niższa się robi. Więc idzie całkiem fajnie. I mamy to. Pnącza się chyba uspokoiły. Tutaj mamy dwie drogi nam się otworzyły. Oho, z kamieliny, ta-ta-ta. Z kamieliny, ta-ta-ta. Ci, co oglądali finasza i Ferba, będą wiedzieli, o co mi chodzi. Wow, ale dropy tutaj są. Co prawda w Naobe się nic nie ma, ale tutaj są niezłe dropy FPS-ów. Przynajmniej ja odczułem lekkie w tej sekcji. Dobra, tutaj jakby mamy drogę do exitu. My jeszcze jakby za exit się nie zabieramy, ponieważ musimy jeszcze oczyścić. O właśnie. Co to za gra? Co to ma być? Teraz musimy się trochę cofnąć, bo trzeba będzie jakby poszukać jeszcze trochę przeciwników, dlatego że, no wiecie, kielich. Ała, to była głupota, to była super głupota na Super Nintendo Entertainment System. O, patrzcie, widzicie, już tutaj na nas czekali. Już czekali tutaj, żeby w łeb oberwać. Było bite w łeb. Się skończyło. Dobra, teraz musimy znaleźć kielich i przy okazji trochę bardziej zeksplorować, ponieważ coś mi się wydaje, że coś możemy tutaj jeszcze zdobyć. Ha, ha, ha. Co my tu mamy? Jest i kielich. Sala Herosów, a raczej Hala Herosów już jest dla nas otwarta. Trzeba będzie gdzieś sobie znaleźć fontannę zdrowia i się wyleczyć, ponieważ no, nasz stan zdrowia jest dosyć krytyczny. Aczkolwiek jest w miarę stabilny. To mogę powiedzieć z ręką na sercu. Więc teraz widzimy się tam przy tym grzybku, który nas zabierze do exit. Do wyjścia. O, fiolka. I tutaj będzie już nasz exit. Dokładnie tak. Lecimy! Podejdźmy sobie tutaj. Może coś sobie kupimy. All bow down before the master of the vegetable patch. The prize winning plant who can summon an army of cabbage with a wave of his noble tendril. He's delicious. He's nutritious. He's Zarok's secret recipe. He's the pumpkin king. Okej. Taki mały spoiler tutaj nam dał ten ziomeczek, ale raczej było łatwo się domyślić, kto będzie naszym następnym bossem. Inaczej nie było to jakoś super skomplikowane, okej? Gaining allies in the hall of the heroes is the way forward. Hack, choppity chop, off with a few zombies' heads, and it thinks it can redeem itself in battle. You still have a long way to go to rank as the best. Okej. Dobra. Kto nam teraz tutaj coś da? Kto?
kto? A ten znowu ziomuś. Co ty masz tym razem? By God, Fortescue! You must be the luckiest corpse ever to walk the face of the earth. I have something here I can lend to you. Take it or leave it. But remember, I'm only doing this for the sake of Gallowmere's doomed population, and not for you, you gangly buffoon! Zobaczmy, drogi kolego. Wow. W ogóle, kurde, znowu pomyliłem. Mamy to... No, trzeba będzie kuszę sobie uzupełnić, ale myślę, że to nie będzie żaden problem. Dobra. Wychodzimy sobie stąd. Dziękuję za uwagę. Dobra, 6 kieliszków mamy. Tutaj sobie oczywiście myślę, że zapiszę, bo czemu by nie? Wypadałoby w końcu. Godzinę już, kurde, gramy w tę gierkę. Nice. Pójdźmy dalej i tutaj będziemy mieli walkę z bossem. Przygotujcie się na to. The Pumpkin Serpent. Nie wiem w ogóle, co oznaczało serpent na język polski. Dla mnie to coś a la serpentyna, no ale wątpię, że to jest serpentyna, więc... Yeah. Co my tutaj mamy, kurde? Jest tutaj w ogóle sklepikarz, żebym mógł kupić co trzeba? Tutaj coś możemy chyba... O! Właśnie. Greetings, kind sir. I am the pumpkin witch. I'm like a mother to those pumpkins. I give them all the love and care a young fruit could ever ask for. From the moment they first push a shoot above the soil, right up until their heads are cut off and eaten. And look, see how they repay me, running around and causing mischief. That nasty old big pumpkin has a bad influence on the young seedlings. If you teach him a lesson in manners, I might give you a nice present. Ej, ta babka w ogóle się, nie wiem czemu mi się na początku skojarzyło, że ona się śmieje jak królik Bugs, nie? Z Bugs Bunny Lost in Time. Serio. Tak jakoś mi się skojarzyło. Dobra, zadanie, które jest w tym poziomie, to musimy te takie właśnie, nie wiem, pnącza zniszczyć, żeby ten bus mógł się aktywować. Aczkolwiek ja tego jeszcze nie chcę robić, dlatego że ja tu chcę zobaczyć, czy jest jakiś sklepik. Ale zanim to zrobimy, najpierw czas doładować swoje żyćko. Bo jednak życie jest bardzo ważne w tym wypadku. I prawdopodobnie poza nagrywaniem polecę sobie do jakichś poziomów, sobie podładuję energię, żeby po prostu już na następną sesję być przygotowany lepiej. No ale... Trzeba korzystać z tego, co tutaj jest, nie? Dobra, spoko, wszystko fajnie. W ogóle boss nie jest w żadnym wypadku trudny, jakbyście się pytali, tak szczerze. Boss jest, mogę powiedzieć, że bardzo łatwy. Ten taki wielki dyniok. Ogólnie gdzieś tutaj była studnia. Studnia. Tak, tu jest ta studnia. Trzeba będzie ją tutaj ogarnąć. A nie możemy tam wejść, kurde, szkoda. Trzeba znaleźć gdzieś sklepik, żebym mógł sobie kupić rzeczy fajne. Trochę mi się wydaje, że do tej studni będziemy mogli się dopiero dostać, kiedy bossa pokonamy, co jest dosyć prawdopodobne, więc nastawiam się zaraz na konfrontację z nim. Mam nadzieję, że pójdzie sprawnie i szybko, bo on nie jest jakby trudny. Serio. O, te skrzynki sobie zostawię, bo one się przydadzą. Dlatego z nich jeszcze nie będę skorzystał, ponieważ one ułatwią nam jeszcze walkę z bossem, tak, by the way. Możecie mi wierzyć lub nie. Jeszcze tylko dwa musimy takie pnącza zniszczyć. To mi się wydaje, że to są pnącza, ale wiecie, możemy na to inaczej zupełnie mówić. Jakby do wyboru, do koloru. Nie żeby coś. Oh!
Dobra, gdzie to jest jeszcze? Pnącze jakieś. Pnączowate. Przerażające pnącze. Tak straszne pnącze, że nie. Dobra, oni tutaj już się na mnie fokusują. Ona to jakby powtarza swój tekst, więc nie rozumiem, po co mam ten... Po co mam jakby jej słuchać. Jeszcze jeden nam został, kurde. Dobra, szukamy. Bo ten jeden jakby zaważy na tym, czy boss się odpali, nie? No bo boss się nie odpali w sumie, jak... Aj, tu jest on obok bossa, dobra. Czyli przemyślałem jakby wszystko. Dokładnie tak, boss się teraz nam odpalił. Dobra. Lecimy z tym dyniogłowym pajacem. 1100 HP. Myślicie, że to jest coś trudnego? Proszę was, patrzcie na to. Trochę mu zjedziemy oczywiście HP, of course. I tutaj też mu zjedziemy. A co? Niech sobie nie myśli, że jest nie wiadomo kim. Teraz... kusza. Dobra. Może starczy, oby. Wierzę w to. Wierzę w to, że starczy. Patrzcie, ile mu HP już zjechaliśmy, nie? Uuu, jest! Jest! Po nim! Ha ha! Dobrze! Oj, kwiatki wyrosły. Super! Jak ja się cieszę teraz. A, teraz oczywiście te sługusy się pojawiają, ale... To jest bardziej już formalność, a nie walka z nimi. Bo wielki dyniogłowy został już pokonany. Frajer. Serio frajer, bo on... Myślałem, kiedyś za dzieciaka myślałem, że on jest faktycznie bardzo trudny, ale przyznam szczerze, że... No... Jest żałośnie łatwy. 83%. Wow, 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 wow. Widzę, że tam się kolejny zrespił. 87. Dobra, chyba one tu wszędzie się teraz będą respić. Nie wiem, nie wiem. O, jest kolejny, kurde. Kolejny ma coś do powiedzenia. Tak, widzę. Pojawiają się, kurde. 95. Albo teraz ten jeden mi zostanie, albo mi zostanie jeszcze dwóch. Dobra, jeden. Okej, więc teraz możemy udać się do... tutaj. Ponieważ tutaj mamy fiolkę. Tu będziemy mogli sobie kupić coś w sklepiku i zaraz kielich będzie tu. Kielich tu. O, tam widzicie, jest u góry. Więc teraz tak. Możemy sobie ogadać gold miecz, czyli on będzie nam jakby przez jakiś czas tam działał. Ale najpierw ja bym sobie osobiście uzupełnił kuszę, to i... No możemy w sumie ogarnąć sobie ten gold miecz. Jak widzicie, on jest czasowy, nie? Więc zmienimy sobie to na maczugę. I sium do domu, do exitu. Oni mnie już nie interesują, ponieważ ja już się z nimi rozprawiłem. Już się wystarczająco skompromitowali. Hala Herosów. Nice one. Dobrze nam idzie. Bardzo dobrze, jestem zadowolony. Kto nam teraz tutaj coś da? Wow. Czyżby coś nam się otworzyło? O kurde. Dobra, mamy tutaj jeden posąg. Drugi. Trzy. O, dwa nam się naraz odpaliły. To wiecie co? Zrobimy teraz coś takiego. Ja tu odpalę sobie save state'a. Zobaczymy, co nam dadzą oba. I sam zaraz zadecyduję, co nam będzie potrzebne. Podejdźmy tutaj najpierw. Dan, Dan, Dan. Tell me, what's a warrior queen gotta do to meet someone like you? Don't be shy, baby.
I've seen you given me the eye. You may be weak and feeble like all men, but I like you, Daniel. Oh, I love a man who doesn't talk back. I think if you return, I may take you for my husband. Now listen up, sugar. Your bow and arrows are fine for itty-bitty jobs, but if you want to pack some serious heat, you should take this spear. No dobra, ona, ta kobietka w ogóle jest taką definicją, nie wiem, takiego Lizusa, nie? Strasznie. W sensie, ona niby jest zakochana w Danielu. Ona tam trochę po nim pocisnęła, lekko mówiąc. Dobra, tutaj dostaniemy... No... To dostaniemy. Nie wiem, nie pamiętam, jak to się nazywało. Ale z kolei, gdy podejdziemy do tamtego ziomka, teraz spróbujmy właśnie, jak widzicie, przed chwilą wczytałem sobie. I zaraz zadecydujemy, co będzie nam bardziej przydatne. Teraz podejdźmy do tego ziomka. Co on ma nam do powiedzenia? Look at you running around in your bones, Fortescue. You're so nouveau day. I, Ravenhooves, last prince of the Centaurs, have not galloped the earth in over 10,000 years. Do yourself a favor, Fortescue. Take my longbow, more powerful than crossbow. The option of flaming arrows, it is truly the weapon of noblemen. Zobaczmy. Kurde, sorry. Congratulations! You don't quite have my breeding, Mr. Johnny Come Lately, but there's hope for you yet. A tu z kolei będziemy mieli longbow. W sumie myślę, że weźmiemy sobie to na chwilę obecną. Pewnie głupotę odwaliłem teraz, bo większość z was by wzięła od tamtej miłej, słodziutkiej panienki, ale myślę, że od niej sobie jeszcze będziemy mieli okazję cokolwiek wziąć, więc uwierzcie mi, bądźcie cierpliwi, będzie wszystko dobrze. Oczywiście sobie zapisujemy nasz progresik, 7 kielichów, bardzo fajny, bardzo ładny w zasadzie wynik, chciałem to powiedzieć. Bo fajny to swoją drogą, ale chodzi o to, że bardzo ładny. No i dobra, tutaj już mamy zakończone, co mieliśmy zrobić. Kurde, no dawaj, wyłaź stąd. I teraz w zasadzie moglibyśmy ruszyć na Sleeping Village. Ale my tego nie zrobimy, dlatego że tutaj już nagranie będzie dobiegało końca, więc... Mam nadzieję, że wam się seria podoba, że w sposób ciekawy jest ona prowadzona. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, łapa w górę, subskrypcja mile widziana, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało i masz jakieś wspomnienia z Medieval i seria ci się podoba, bo jest w sposób ciekawy prowadzona, to łapeczka w górę, napisz komentarz, a jeżeli się nie spodobało, no to również możesz napisać komentarz, co ci się nie podobało, co ci się podobało, a my widzimy się w kolejnych odcinkach z Medieval i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.